Dawne tereny po Azotce oraz uciążliwa hałda będą do odzyskania. Rozpocznie się ich rewitalizacja. Oba projekty kluczowe, w których uczestniczy Jaworzno, mają już wykonawców projektów technicznych. Umowa z nimi dla DTŚ podpisana została 20 sierpnia dla pierwszej części rewitalizacji terenów poprzemysłowych, tydzień później. Rewitalizacja terenów zdegradowanych ma dać szansę na przywrócenie ich do życia. To jest projekt, który jest przygotowywany wspólnie z Mysłowicami. Mamy zapewnione już w tej chwili w ZIT-ach regionalnych na uzbrojenie terenów poprzemysłowych 12 milionów złotych. Natomiast dotyczyłoby to wytworzenia takiej infrastruktury jak przy przemysłowej 1, 2, 3, czyli kanalizacja, wodociągi, kanalizacja teletechniczna, uzbrojenie drogowe. W ramach projektu technicznego, tak zwanego POPT-u, przeprowadzone zostaną badania możliwości i warunków ponownego z nich korzystania. Projekt realizują wspólnie trzy gminy: Mysłowice, Sosnowiec i Jaworzno. W poniedziałek na terenie byłej hałdy pogórniczej przy obwodnicy południowej na Borach oraz byłych już terenach zakładów chemicznych organiki Azot odbyła się wizja lokalna z udziałem pracowników z Biura Rozwoju Regionu, wykonawcy projektu technicznego oraz koordynatora projektu Tomasza Niezgódki, pracownika Mysłowieckiego Urzędu Miasta. Jeździmy z wykonawcą, który został wyłoniony w przetargu. Będzie on opracował dla nas strategię wzajemnego partnerstwa naszych trzech miast: Mysłowice, Jaworzno i Sosnowiec. Mysłowice jako lider projektu uzyskały dofinansowanie z unijnych funduszy do wysokości 90% kosztów jego wykonania. Stąd poniesione przez gminę wydatki na ten cel wyniosą nie więcej niż 250 tysięcy złotych łącznie. Liderem projektu drogowej trasy średnicowej jest Jaworzno. Tu projekt techniczny wykona konsorcjum firm EGIS Polska Inżynieria z Warszawy i PPU Incom z Katowic. W ramach podpisanej umowy 20 sierpnia wykonane zostanie studium transportowe obu etapów, raporty oddziaływania na środowisko, studium wykonalności. Przeprowadzone zostaną też badania natężenia ruchu i ankieta wśród mieszkańców określająca ich preferencje transportowe. Jaworzno zapłaci za swoją część niemal 563 tysiące złotych.